Cześć, witam Was w książkowym To czy To, czyli takim filmiku, w którym pytacie się mnie na przykład, czy wolę pierogi czy stek, tylko że w wersji książkowej. Ja ten film widziałam u Karo Kombuk, którą bardzo pozdrawiam, która siedzi tam i której biblioteczka jest z tyłu mnie i ten filmik też ona robiła i ja go też robię, więc bardzo dużo ostatnio jest tu Kombuk, więc zaglądajcie do niej, ponieważ Kombuk jest super. I nie tylko Kombuk, ale wszyscy są super, ale Kombuk w szczególności i pewnie chce przyjąć mój kanał, ponieważ jest tu jej bardzo dużo, ale w sumie kto by to chciał zrobić. Mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba. Pytałam się Was na moim Instagramie, który tutaj gdzieś będzie wisiał, właśnie o to czy to i dzisiaj odpowiem Wam na te pytania. Mam nadzieję, że to będzie pewnego rodzaju taki fajny, rozrywkowy filmik, w którym również Wy sobie odpowiecie na te pytania i będziemy się dobrze bawić, ponieważ są wakacje, jest czas wolny, jest pandemia i fajnie sobie razem posiedzieć i pogadać. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, Instagrama Kombuk, ponieważ tam jest dużo rzeczy, znaczy u mnie jest mniej, ale mam nadzieję, że będzie więcej, ponieważ chciałabym wprowadzić więcej w ogóle siebie tam. Więc to było na tyle. I mamy na przykład pytanie, ostatnia godzina czy Faga Santazy? Moja odpowiedź to Faga Santazy, to są książki bestsellerek, jedna już jest wydana, która jest genialna i Faga Santazy, mam nadzieję, że kiedyś może też będzie wydana, dziewczyny muszą najpierw ją napisać i też jest genialna, ale z Fagą Santazy mam takie większe, tutaj większe łączy nas więź. Kocham tą serię całym sercem, mam nadzieję, że ktoś ją kiedyś doceni i wyda i że dziewczyny szybko ją napiszą, bo ja je o to męczę, słuchajcie, ja cały czas je o to męczę, ale no jak widać mój dar przekonywania chyba już troszkę stracił swoją wiarę godność. I tutaj mamy kolejne pytanie. Spokojny bohater czy wulkan energii? To zależy od literatury. Czasami irytują takie dziewczyny, które są hej do przodu, a czasami denerwują mnie takie szare myszki. To wszystko zależy, jak zostanie to wykreowane i taka odpowiedź pewnie może paść do większości tych pytań, ale ogólnie ja lubię bohaterów, którzy są w jakimś stopniu pewni siebie, którzy błądzą i szukają swoich rozwiązań, którzy nie boją się zmian, bo ja też w jakimś stopniu taka jestem, chociaż czasami też jestem spokojna, więc to zależy. Ciekawe kiedy? Karol tutaj mówi, że nie, ale ja uważam, że mam w sobie jakąś delikatną spokojność, chociaż nie wiem. Skoro tak mówi. Kolejne mamy tutaj pytanie. Wątek miłosny czy przygodowy? To jest ciężkie pytanie. Karo, co ty byś powiedziała? Nie wiem, bo ja też nie lubię takich wątków przygodowych. Taki wiesz, hej, idziemy... Ale chyba jednak przygodowy. Właśnie mi też... Znaczy, jeżeli to chodzi... Mniej źle napisać wątek przygodowy niż miłosny. Tak. Ale cały czas jestem zielona na tym filmie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale przyznam Wam się, że wątek miłosny jest trudny do napisania, ale ja, jeżeli jest dobry wątek miłosny, bardzo go doceniam i bardzo lubię o nim mówić. Wątek przygodowy też jest w jakimś stopniu ciężko napisać, ponieważ prawie wszystko już było, ale ten wątek przygodowy daje nam więcej akcji niż w jakimś stopniu wątek miłosny, ja tak przynajmniej uważam. Chociaż to jest bardzo ciężkie, ale też bym chyba wybrała wątek przygodowy, ponieważ nie dość, że wątek przygodowy może być bez wątku miłosnego, to dla mnie wątek miłosny bez jakiejkolwiek akcji jest dość słaby. Nie wiem, nie wiem, czy mnie zrozumieliście. To jest bardzo ciężkie pytanie, dziękuję za nie. Mamy tutaj główny bohater żeński czy męski, mi to totalnie obojętne i w sumie bardzo lubię z perspektywy męskiej, ponieważ z perspektywy żeńskiej jest tego więcej, ale naprawdę jest mi to obojętne. Wszystko zależy od tego, jaki jest bohater. Śnieżno-białe kartki czy żółte kartki? Tu chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że żółte kartki, ponieważ śnieżno-białe są nieatrakcyjne dla oka na 100 razi, zwłaszcza jak czytamy przy jakimś mocniejszym świetle. Dlatego wydawcy, nie róbcie tego. Naprawdę, żółte kartki, nie wiem czy... One są po prostu droższe? Wydaje mi się, że nie, bo to chyba może być z makulatury, nie wiem, nie znam się na tym. Dwory czy szklany tron? Oczywiście dwory, ponieważ szklany tron jest zepsuty na końcu i jest za długi. Poza tym to, co mi się nie podoba w szklanym tronie troszkę, to to, że autorka nie brała pod uwagę tego, że to jest bardzo długa seria i wraz z nią jej czytelnicy dojrzewają, w jakimś stopniu dodała tutaj wątki erotyczne itp. itd., ale mogła coś więcej dać, ponieważ czytelnicy z szklanego tronu to naprawdę nawet od takich 14-latków wraz z biegiem kolejnych tomów wyrośli na dojrzałych, mam nadzieję, czytelników i to jest takie dziwne. W ogóle Sarah J. Maas mnie zadziwia czasami, ponieważ jest bardzo
falowa, jeżeli chodzi o styl i o w ogóle jakość swojego pisania. Książka z fajnymi bohaterami i słabą fabułą, czy z nudnymi bohaterami i interesującą fabułą? Ja nie wiem. Karo, a ty? Powtórz pytanie. Książka z fajnymi bohaterami i słabą fabułą, czy z nudnymi bohaterami i interesującą fabułą? Bohaterowie mogą siedzieć na krzesłach i gadać. No w sumie tak. Tak naprawdę. Jest w takiej książce, takiego autora, którego nigdy nie pamiętam nazwy, ale Jakub Małecki ją poleca, że siedzi dwóch typków sobie naprzeciwko siebie i jeden chce popełnić samobójstwo i nie rozmawiałem ze sobą i przez całą książkę ze sobą rozmawiałem, ponieważ jest genialna. Jeżeli wiecie, co to jest za książka, dajcie mi znać, ponieważ ja chcę ją bardzo przeczytać, a nigdy nie pamiętam, jaki ma tytuł. W oryginale czy po polsku? Dla Karo w oryginale, chyba że to jest książka po japońsku, dla mnie po polsku po prostu. Nie czytam po angielsku, ale chciałabym bardzo. Zobaczymy. Tutaj już mam bardzo duże, że tak powiem, przekonywania z stron, od osób trzecich, żebym czytała i spróbuję może. Narracja pierwszoosobowa czy trzecio? Ja chyba bardziej wolę trzecioosobową. Nie wiem jak ty, Karo. Pierwsza. Pierwsza? Pierwsza. U mnie to zależy. Ja bardzo lubię w ogóle, wiecie co jest najlepsze, że ja na to tak nie patrzę, tak naprawdę, ale mi bardzo się podobała narracja drugoosobowa w piątej porze roku. Aha, ja chciałam powiedzieć w piątej fali, tak, w piątej porze roku, ponieważ naprawdę jest interesująca. A tak to w sumie mi obojętne, zależy jak jest napisana. Nie no, w pierwszą mi tak jakby zawsze jak widzę na początku książki, że jest bohater w pierwszej osobie, to jest mi łatwiej. Czy wiesz, w pierwszej osobie bardziej się z tą osobą zżywasz przede wszystkim, nie? Ale w trzeciej, w pierwszej osobie czasami trudniej pokazać różne rzeczy. No tak. Więc to zależy w sumie, to wszędzie może być, to zależy. Ozdobione okładki czy zwykłe? W sumie nie wiem średnio o co chodzi, ale jeżeli zwykłe, to mają być czarne z napisem. Jeżeli to jest okładka twarda z wytłoczeniami i jakimś takim minimalistycznym napisem, to ja to biorę jak najbardziej. Ale zbyt duże zdobienia to też nie jest dobrze. Pamiętajcie o tym, że czasami lepiej mniej niż więcej. To zależy od jakości wykonania. Mamy tutaj pytanie. Dużo książek na przykład w biblioteczce, ale mało twoich ulubionych. Czy mało książek, ale samo ulubione? Mało książek, ale same ulubione. Tutaj główny bohater czy bohaterka, tak jak powiedziałam, to obojętne. Fantastyka czy horror? Oczywiście, że fantastyka, ponieważ ja horrorów raczej nie czytam. Romans czy erotyk? Romans. Erotyki zdarza mi się czasami czytać, ale to są sporadyczne książki, które w jakiś sposób mnie do siebie przekonają. Stand alone czy seria? Ja kiedyś powiedziałabym, że seria, ale teraz właśnie jakieś psy do siebie mówią, pozdrawiam psy. I teraz powiem, że standalone, ponieważ bardzo lubię ostatnio takie treściwe książki, które są przemyślane od początku do końca i w których nie trzeba więcej dopowiadać, nawet jeżeli mają otwarte zakończenie, to jest po to, żebyśmy mogli sobie sami je dopisać i żeby rozbudzić w jakiś sposób naszą wyobraźnię albo temat do dyskusji. I to mi się bardzo podoba. Czytać rano czy wieczorem? Ja jestem za czytaniem w dzień. Powiem wam tak. I zazwyczaj jest to wieczorem, ponieważ rano pracuję i ja nie czytam w nocy, bo po prostu w nocy śpię. Książka z silnym wątkiem erotycznym czy jego całkowity brak? Ja lubię wątki elektryczne. Erotyczne, które są dobrze napisane. Może powiem, że bardziej... Boże, wątek romantyczny, a nie erotyczny. Lubię książki z wątkiem romantycznym, ale jeżeli go nie ma i książka jest dobra, ponieważ często ten wątek romantyczny jest główną bazą jakiejś książki, to tym bardziej ją doceniam. Czyli jeżeli go nie ma, to bardziej jestem ciekawa tej pozycji. Pielgrzym czy godzinka? Nie mogłam się powstrzymać. To jest bardzo ciężkie pytanie i ja na nie nie odpowiem. Po prostu nie mogę, bo moje serce... by tego nie wytrzymało i dlatego na nie nie odpowiem. Muzyka w tle czy bez muzyki? Ja jak sobie słucham muzyki, to ona jest bardzo cicho, lubię to robić, ale nie jest tak, że puszczam sobie po prostu na fulla muzykę, po prostu ona jest na minimalnej głośności i wtedy mam takie fajne tło, ale nie przeszkadza mi na przykład jak leci telewizja i ja sobie czytam, albo jak jadę w autobusie, ludzie rozmawiają i ja sobie czytam. Jestem dość taka, wiecie, dostosowuję się do otoczenia i mogę czytać prawie w każdych warunkach, ale jeżeli czytam u siebie w domu na łóżku, to lubię lekki podkład muzyczny, ale nie za duży. Zakładka czy wszystko inne niż zakładka? Ja zazwyczaj mam wszystko inne niż zakładka i zazwyczaj to są jakieś paragony albo jakieś metki z ubrań. Na dworze czy w domu? Chodzi o czytanie. Lubię czytać na dworze, ale zazwyczaj mam daleko do toalety.
Na przykład jak idę do parku, więc bardziej w domu, chyba że mam blisko toaletę, bo ja często sikam. Prawda. Bo ja często sikam właśnie. Autor czy autorka, jest mi to obojętne. Thriller czy romans? To jest trudne pytanie. Thriller. Powiem thriller, ale ostatnio coraz mniej czytam thrillerów, bo po prostu mnie nie zaskakują. Jeżeli znacie coś wartego polecenia, to dajcie znać. Czytanie w ogrodzie czy na balkonie? W ogrodzie, ponieważ ja nienawidzę czytać na balkonie. Ponieważ ostatnio sobie usiadłam na balkonie, chciałam poczytać i wszyscy ludzie się na mnie patrzyli. Wszyscy idą i się na ciebie gapią. Nie wiem po cholerę, czy oni nie widzieli człowieka, który czyta. Chyba w ogóle sobie jakoś zrobię, wiecie, jakąś zasłonkę, żeby oni nie widzieli mnie, ewentualnie nie widzą moje stopy. Ale po co takie coś ludzie robią? Pielgrzym czy Harda? Nie odpowiem na to pytanie, jest naprawdę, lubię to i to bardzo. Książka ze skrzydełkami czy bez? Zdecydowanie ze skrzydełkami. Książki bez skrzydełek po pierwsze się szybciej niszczą, po drugie ja często używam skrzydełek po prostu jako zakładki. Ja wiem, że dużo osób uważa, że to jest niedopuszczalne, ale ja tak robię. Kolejne pytanie, zakładki do książki wkładane czy wklejane? Jak najbardziej wkładane. Nie wiem, o co chodzi z tym wklejanym. Wiesz, o co chodzi, Karol? Zakładki wklejane do książki? Może magnetyczne? A nie taka tasiemka? Znaczy ja tasiemki ogólnie używam jak jest. Ale... Ja tak nienawidzę tasiemki, nic mnie bardziej nie irytuje. A ja lubię. Nienawidzę jak są tasiemki. Są bezużyteczne. To obcinaj sobie. No wiem, i mnie po prostu doprowadzają do szału. A ja lubię tasiemki. Używam tasiemki. Format kieszonkowy, czy większy niż zwykle? Większy niż zwykle, lepiej żeby było większy tekst niż mniejszy. Dbajmy o nasze oczy. Okładki minimalistyczne, czy bogate w szczegóły? Ja bardzo lubię te minimalistyczne. Trylogie czy serie? Ja powiem, że trylogia, ponieważ z seriami jest taki problem, że zazwyczaj któryś z tomów, jeżeli jest powyżej trzech tomów, to zazwyczaj jakiś jest gorszy od poprzednich i to jest po prostu przykre, ponieważ ktoś czeka na cudowną serię już nie wiem ile lat, a później okazuje się to gorsze, a poza tym na serii właśnie trzeba czekać długo. Na przykład tutaj mam przykład Samantha Shannon, którą bardzo lubię, ale nic z niej nie pamiętam, bo już czekam na kolejny tom tyle lat, że przykre to jest w jakimś stopniu. Jasna czy ciemna okładka? Okładka grzbiet. Obojętna mi, chyba jednak ciemna. Nie wiem, tak mi się wydaje. Mamy tutaj jeszcze pytanie. Jedzenie czy picie przy jedzeniu? Przy czytaniu. Tak. I u mnie jest to picie, chociaż czasami też jem, chociaż to jest niewygodne. Jeżeli chodzi o jakieś przekąski, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o picie, to ja zawsze mam przy sobie picie, ponieważ trzeba się nawadniać. Woda jest ważna, pijcie wodę i pamiętajcie o tym, ponieważ to jest nasza kondycja każdego dnia. Komiks czy mangi? Komiks. Kiedyś powiedziałam mangi, ale mangi też lubię. I ostatnie pytanie na sam koniec i ono jest od Karoliny. Tak. I to jest pytanie, czytać do końca życia pielgrzyma, czy nigdy nie wspomnieć już o pielgrzymie? Ja powiem, że czytać do końca życia pielgrzyma, słuchajcie. Bo ja jakbym mogła i bym miała pamięć, i tutaj widzę, że Karol jest mega zdziwiona, to bym się nauczyła tej książki na pamięć, bo ona jest tak... Ona jest cudowna. Chociaż to by było też nudne, bo ona by mi w jakimś stopniu obrzydła. I teraz w sumie nie wiem, czy nie cofnąć tego. To jest ciężkie pytanie. Wiem. Bardzo ciężkie. Bardzo. A nie mogę, nie może być takiej opcji, że raz przeczytam już więcej tego nie wracam i nie mówię o tym? Albo od teraz czytasz tylko pielgrzyma, albo od teraz możesz czytać cokolwiek, ale nie możesz ani razu wspomnieć o pielgrzymie. No to nie, to wybieram drugą opcję, że czytam cokolwiek, ale ani razu nie mówię o pielgrzymie, bo znałabym tą książkę, ale bym jej przeczytała. Pozdrawiam bardzo sąsiadów, Karol. Oni są cudowni. Ja jestem ich wielką fanką. I to było na tyle. Mam nadzieję, że coś takiego wam się podobało. Chciałabym nominować do tego czegoś Karol. Chciałabym nominować do tego czegoś bestsellerki i Sylwię My Books My Life i wszystkich, którzy chcieliby to zrobić. Życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Jest bardzo gorąco, więc nawaniajcie się i trzymajcie się. Buziaczki, pa, pa.